Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to mój dom. Jak ktoś miał lub ma wątpliwości, czy świątynia jest domem Pana, domem Jezusa, to po dzisiejszym tekście Ewangelii te wątpliwości wszystkie raczej powinny zostać rozwiane. Zaciekawił mnie jeden z komentarzy, słuchajcie, pod jednym słowem parę dni temu, kiedy nagrywałem z Białegostoku, kiedy mówiłem, że chcę Wam pokazać kościół, który jest niebywały, ma tylko 30 lat, ale został wybudowany jako replika barokowej świątyni i jest niesamowicie okazały, robi wrażenie. I jeden z komentarzy, który się pojawił, mówił o tym, że nie zostanie kamień na kamieniu z tego, na co patrzymy. I rzeczywiście tak będzie. To jest prawda. Nie zostanie kamień na kamieniu, nawet z tych wielkich bazylik w Rzymie, przepięknych, czy najcudowniejszych świątyń katolickich, czy niekatolickich, czy innych religii. Tak, nie zostanie kamień na kamieniu. Ale jest też prawdą to, o czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że pomimo tego, że nie zostanie kamień na kamieniu, to jednak jest Jego dom. Na ten czas, póki nie zostanie zburzony, póki nie zaistnieją takie, nie inne okoliczności, czy Pan nie przyjdzie powtórnie, to póki mamy tę świątynię, jest ona domem Pana. Jest moim domem, mówi Jezus. Bardzo mnie to dzisiaj dotknęło. I słuchajcie, jakoś przynagliło chyba do tego, by odnowić w sobie takie poczucie sakrum i poczucie tego, że o ten dom powinniśmy dbać. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, a ja chcę Wam na koniec z całego serca podziękować za to, że tak pięknie odpowiadacie na akcję Serce z Piernika, że już tylu z Was wsparło nas. Jeśli ktoś chciałby do akcji dołączyć, wejdźcie na profeto.pl. Tam wszystko opisane. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.